Dawno, dawno temu w dalekiej krainie był najjaśniejszy, najbielszy i największy zamek w całej krainie, w którym mieszkała królewna Śnieżka i książę Antoine. Bardzo się kochali. Rankiem spacerowali razem w ogrodzie, popołudniami jeździli konno, a wieczorem tańczyli razem w swojej zamkowej komnacie. Śnieżko, jesteś taka piękna, rozpalasz moje serce każdej nocy. Dopóki jesteś przy mnie, mój książę, będą świecić jak gwiazdy. W końcu mogli cieszyć się spokojem w swoim królestwie, odkąd zła Hela została wygnana, a potem uwięziona w mrocznym lesie. Ale tam, w mrocznym lesie, zła królowa zrobiła swój własny zamek z trującego błota. Jej niezdarny pomocnik Dunko służył jej wiernie, a teraz Hela miała magiczną kulę do śledzenia Śnieżki. Kryształowa kulo na stole! Pokaż Śnieżkę, jeśli możesz! Grrr! Nienawidzę Śnieżki! Ona jest taka piękna! Zniszczę twojego kochanego księcia, a twoje piękno zamieni się w smutek! Nikt nie może być piękniejszy ode mnie! Jesteś piękniejsza niż wszyscy, królowo! Piękniejsza niż ja! Wyjdź, Dunkow! Nie chcę widzieć twojej brzydoty! Zła królowa patrzyła przez kryształową kulę, gdy książę opuścił zamek. Hela zamknęła oczy i wyobraziła sobie swój zły plan, a następnie powiedziała do magicznego lustra, które wciąż znajdowało się na dnie morza. Mroczne lustro, ciemne, okrągłe i płaskie. Poruszaj się przed księciem jak niewidzialna pułapka. Magiczne mroczne lustro zniknęło z oceanu, a następnie przesunęło się przed drzewo na ścieżce księcia. Zrobiło się niewidzialne, aby mogło uwięzić księcia. W zamku najbliżsi przyjaciele Śnieżki, 7 krasnoludków, wyruszyli do pracy na kopalnię. Każdego ranka Śnieżka odwiedzała ich przed wyjściem i całowała. Do zobaczenia, moje krasnoludki! Książę zatrudnił krasnoludków, by wkopali się głęboko w ich kopalnię i zbierali cenne klejnoty dla zamku. Patrzcie! Co to jest? Jakie to śniące? Psik! Gabcio, spójrz co zrobiłeś! Zgubiliśmy wszystko! Czekaj, tutaj jest więcej! Tak, masz rację. Spójrz tutaj w skalę. Krasnoludki tego nie wiedziały, ale znalazły bardzo cenny, magiczny pył. Mocno się błyszczał, więc napełnili nim swoje maleńkie sakiewki, a potem ruszyli z powrotem do zamku. Trochę dla ciebie i trochę dla mnie. Idziemy. Wracajmy z powrotem do zamku. Po drugiej stronie królestwa książę Antoine podróżował drogą ze swoim białym koniem Prego. Zbierał urocze czerwone róże dla swojej żony Śnieżki. Potem zobaczył piękną czerwoną różę przy drzewie i postanowił podjechać do niej na koniu. Yo, Prego! Ha! Ha! Brr, brr. Czekaj tutaj. Ale książę nie widział przed sobą magicznego, mrocznego lustra. Kiedy sięgnął po kwiat, jego ręka zniknęła, ale próbował dalej, idąc coraz dalej w niewidzialne lustro. Dopóki nie zniknął całkowicie. Jego koń Prego był zszokowany i przestraszony. Pobiegł z powrotem do zamku tak szybko, jak tylko mógł. W mrocznym lustrze był ciemny las, gdzie książę leżał na ziemi. To wszystko było częścią planu Heli. Przystojny książę Antoine, śpiący na trawie, rozkazuje twojemu sercu wykonać to jedno zadanie. Zbierz wszystkie wspomnienia o swojej drogocennej
Śnieżce i zapomnij wszystko o niej i służ mi całą swoją wolą i z wszystkich sił. Wtedy książę Antoine obudził się, ale jego oczy zamieniły się na czerwone. Całkiem zapomniał o królewnie Śnieżce i był pod urokiem służenia złej królowej. Muszę być posłuszny królowej. Tymczasem koń księcia, Prego, pobiegł tak szybko jak tylko mógł do zamku. Kiedy królowa Śnieżka zobaczyła konia bez księcia Antoana, obawiała się, że stało się coś złego. Prego, czy coś się stało Antoanowi? O nie! Królewna Śnieżka wpadła na pomysł. Pobiegła do najdalszego, najciemniejszego pokoju w zamku, gdzie pierwsze magiczne lustro królowej Heli zostało zamknięte. Lustro zawsze mówiło prawdę, więc pomyślała, że może go użyć, by dowiedzieć się, gdzie jest Antoine. 7 krasnoludków przybyło do zamku, nie wiedząc, co stało się z księciem Antoanem. Ale kiedy zobaczyli Śnieżkę biegającą i zmartwioną, pobiegli za nią i podążyli za nią do lochu, gdzie zamknięte było magiczne lustro. Królewna Śnieżka stała przed magicznym lustrem. Lustro, lustro na złotym stojaku? Magiczne lustro nie odpowiedziało. Śnieżka zapytała ponownie. Lustereczko, lustereczko, odpowiedz na moje wołanie. Wreszcie lustro odpowiedziało. Szukasz księcia Antoana. Hella uwięziła go w mrocznym lesie. Hella, wiedziałam, że ona za tym stoi. Potem obraz magicznego lustra zniknął, a zamiast tego w lustrze pojawiła się królowa Hela. Kiedy 7 krasnoludków ujrzało Helę, zasłonili sobie oczy ze strachu. Chcesz ocalić swojego cennego księcia? Sięgnij do lustra, aby go znaleźć. Królewna Śnieżka kochała Antoana i zrobiła krok w stronę lustra. Jej dłoń weszła w lustro, a ona została wciągnięta w magiczny las. Było już za późno. Śnieżka przybyła do mrocznego lasu. Niebo grzmotało, drzewa płonęły w ciemności, a przerażające stworzenia skradały się w oddali. 7 krasnoludków nie wiedziało, co robić, ale byli lojalni wobec Śnieżki i postanowili pójść za nią. Gdy królewna Śnieżka i 7 krasnoludków przedostały się przez ciemny las, podleciało do nich kilka świetlików i rozjaśniło drogę. I to w ostatniej chwili, ponieważ prawie weszli do jeziora. Księżniczka i krasnoludki skakali po kamieniach przez jezioro. Ale nagle olbrzymia ośmiornica z 8 długimi mackami wyłoniła się z wody i zaatakowała. Zły potwór złapał krasnoludki jeden po drugim i zaczął nimi kołysać tam i z powrotem. Śnieżko! Kiedy ośmiornica zamierzała złapać królewną Śnieżkę, więcej świetlików podleciało do niej, aby ją chronić. Dziękuję, świetliki! Dziękuję wam! Proszę, uratujcie też moich przyjaciół! Świećcie jaśniej! Świetliki były silniejsze i jaśniejsze, kiedy latały wokół Śnieżki. Podleciały do wielkich oczu potwora. Jeszcze jaśniej! A potwór był tak zirytowany światłem, że puścił krasnoludki i uciekł. Potworna ośmiornica znów zanurzyła się w wodzie. Było blisko. Dziękujemy, Śnieżko. Uratowałaś nam życie. Powinniśmy być bardziej ostrożni. To musi być zamek Heli. Wow, ale zamek. W zamku królowa Hella rozpoczęła swój zły plan. Potrzebowała tylko liny od Dunkowa. Niezdarny Dunkow potknął się i zaplątał w liny. Hela jednym ruchem rzuciła zaklęcie na linę i uwolniła Dunkowa. Wtedy królowa rozkazała księciu Antoanowi złapać królewną Śnieżkę za pomocą magicznej liny.
Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków w końcu przybyli na dziedziniec zamku. Antoine tam był, stojąc nieruchomo z rękami i nogami związanymi razem. Królewna Śnieżka rzuciła się, by rozwiązać księcia, ale to była pułapka. Gdy tylko go dotknęła, magiczna lina przeskoczyła na dłonie Śnieżki. Złapałem ją, moja królowo. 7 krasnoludków próbowało rozwiązać księżniczkę, ale wtedy zła królowa Hela pojawiła się tuż za księciem. W końcu cię złapałam, śliczna Śnieżko. Och, jesteś okropna, Hela. Zaczarowałaś go. Zaklęciem. Hela zaczęła iść w kierunku Śnieżki, aby zniszczyć ją magicznym ogniem. Wszędzie otaczały ją magiczne płomienie. Krasnoludki były w szoku, ale krasnoludek Gabcio biegł do królowej, aby ją powstrzymać i wtedy potknął się. Maleńka sakiewka krasnoludka leciała w powietrzu, a magiczny pył z kopalni spadł na ręce księżniczki, a liny się rozwiązały. Ha! Jestem wolna! Hej, patrzcie! Pył, który znaleźliśmy w kopalni, łamie zaklęcia. Ha? Co? Kiedy królewna Śnieżka zobaczyła, co się stało, przypomniała sobie, że jej naszyjnik był zrobiony z gwiezdnego pyłu, więc otworzyła pokrywę naszyjnika i zdmuchnęła pył w stronę księcia Antoana. Książę został uwolniony od zaklęcia i znowu był sobą. Lina! Dunko, daj mi magiczną linę! Ale książę Antoan był szybszy i chwycił linę. Potem rzucił ją na Dunkowa. Magiczna lina mocno związała Dunkowa. Wszystkie inne krasnoludki wydmuchały pył z kopalni magicznej z ich woreczków w stronę złej Heli, a on zgasił magiczne płomienie wokół niej. Następnie Hela zamieniła się w kamienny posąg. Cały magiczny pył został złapany przez wiatr i rozsypał się w mrocznym lesie, zamieniając go ponownie w piękne miejsce. Las rósł pełen liści, trawy i kwiatów. Hela zamieniła się w kamień. W końcu jej niegodziwość została powstrzymana. Hip hura! Hip hura! Hip hura! A miłość i przyjaźń zajęły jej miejsce. Królewna Śnieżka, książę i 7 krasnoludków wrócili do ich zamku, a wszystko znów było tak piękne i spokojne jak wcześniej. I have found happiness in this forest. My little friends protect.